Twoich obietnic, usłysząc Twoje słowo. Wierzymy, że On jest prawdziwy, ale chcemy widzieć też Jego owoce w naszym życiu. Chwalimy Cię i błogosławimy.
niebieskiego okna swojego błogosławieństwa. Błogosław Kościół, który umiłowałeś i któremu służyłeś, którym kierowałeś, wprowadzając go odważnie na drogi świata, aby wszystkim niósł Jezusa i wszystkich do Niego prowadził. Błogosław młodych, którzy byli Twoją wielką pasją. Rozbudzaj w nich marzenia, pobudzaj ich, aby patrzyli wysoko i znajdowali światło, które oświetla ścieżki życia doczesnego. Błogosław rodziny, błogosław każdą rodzinę. Ty ostrzegałeś przed atakami szatana, skierowanymi przeciwko tej drogocennej i niezastąpionej iskrze nieba, którą Bóg zapalił na ziemi. Janie Pawle, wspieraj rodzinę swoją modlitwą. Módl się za cały świat, nieustannie naznaczany napięciami, wojnami i niesprawiedliwością. Ty przeciwstawiałeś się wojnie, wzywając do dialogu i siejąc miłość. Módl się za nami, abyśmy byli niezmordowanymi siewcami pokoju. Święty Janie Pawle, spraw, aby z niebieskiego okna zstąpiło na nas błogosławieństwo Boga. Amen. Pan z wami i z duchem twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I się w pokoju Chrystusa Bogu nie będą dzięki. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Na pożegnanie, jak się ludzie żegnają, jak są bliscy sobie, poskładają sobie pocałunki na drogę i tak złożymy pocałunki wszystkim świętym, błogosławionym. Można, poczynając tutaj od mojej lewej strony, przejść i ucałować wszystkie relikwiarze, a jest ich 44.